Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu, co dalej z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego? Wyremontowane oddziały ortopedyczny i okulistyczny Szpitala Brudnowskiego. Najważniejsze w tym roku inwestycje w subregionie ostrołęckim i siedleckim. O złej sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mówi się od dawna. Rząd chce, aby utrzymywanie ośrodków jazdy przejęły samorządy. Nad projektem ustawy kilka dni temu debatowali parlamentarzyści. Zakłada on, że to sejmiki województw będą ustalały wysokość stawek za egzaminy na prawo jazdy i wynagrodzenie egzaminatorów. Rząd umył ręce, a posłowie wymyślili najlepszy sposób, według nich oczywiście, to znaczy przerzucenie odpowiedzialności na samorządy województw. To oznacza kolejne przerzucanie odpowiedzialności bez wskazania źródeł dochodu. Dla samorządu Mazowsza oznacza to wyłożenie z własnego budżetu nawet 17 milionów złotych w skali roku. Dla porównania to roczny koszt utrzymania kilku instytucji kultury. Dodatkowo projekt zakłada, że maksymalna cena za egzamin teoretyczny miałaby wynieść 50 zł, a za egzaminy praktyczne w zależności od kategorii od 200 do 250 zł. Ryzyko tego projektu to będzie utrata standardu egzaminu na prawo jazdy, a co za tym idzie, negatywny wpływ na szkolenie i na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zmiany w przypadku przegłosowania ich przez posłów wejdą w życie w 2024 roku. Marszałek Struzik zapowiada, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, to samorząd skieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Rocznie Szpital Brudnowski przyjmuje aż 1/4 pacjentów urazowych z Warszawy. Od teraz będą oni przyjmowani w nowo wyremontowanym oddziale ortopedycznym, który został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt. Zmodernizowany został też oddział okulistyczny. To, co wyróżnia Szpital Brudnowski na tle innych w kraju, to nie tylko liczba pacjentów stanowiących blisko 25% chorych urazowych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego w Warszawie, ale również stosowanie nowoczesnych technik mini-inwazyjnych protezoplastyk stawów oraz szkolenie medyków z całego świata w tym zakresie. Szpital Brudnowski to jeden z największych szpitali, który jest w gestii samorządu województwa. Jest to szpital wielospecjalistyczny. Mamy też tutaj bardzo dobrą kadrę, też z tytułami profesorskimi, doktorskimi. Jest też zresztą bazą dla kilku uczelni dla prowadzenia wydziałów lekarskich. Nowo wyremontowany oddział ortopedyczny został wyposażony w najwyższej jakości sprzęt. Oddział ortopedii i chirurgii urazowej jest oddziałem, który prowadzi taką działalność innowacyjną. Oprócz działalności polegającej na leczeniu pacjentów, na szkoleniu studentów, cały czas wymyśla jakieś innowacje, nowoczesne metody leczenia. W ramach remontu wyodrębniono i zwiększono 3 podstawowe strefy funkcjonalne: blok operacyjny, część łóżkową i część zabiegowo-diagnostyczną. W 2020 roku oddział wyposażony został w najnowocześniejszy sprzęt medyczny na skalę światową, w tym w robota do endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Nas wyróżnia przede wszystkim to stosowanie i doświadczenie w tych technikach mini-inwazyjnych protezoplastyk, tak, które zdobywają takie duże uznanie teraz i u pacjentów, i u lekarzy, ale również w szpitalach, dając możliwość szybszej rehabilitacji, mniejszej liczby powikłań. Zmodernizowany został także oddział okulistyki, który wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia. Oddział posiada teraz blok operacyjny z możliwością wykonania większości medycznych procedur okulistycznych. W jego sąsiedztwie zlokalizowano 8-miejscową salę fotelową dla pacjentów operowanych w trybie jednodniowym oraz pomieszczenia diagnostyczne z wysokospecjalistycznym sprzętem. Wykonujemy dużo zabiegów, dużo porad wykonujemy, dużo iniekcji doszkistkowych. Wyróżnia nas to, że mamy dobry kontakt z pacjentami. Jesteśmy dla nich całym sercem i robimy wszystko, żeby byli dobrze zaopiekowani. Adaptacja obu oddziałów kosztowała blisko 35 milionów złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Modernizacja szpitala w Rudce, nowa pracownia radiologiczna z nowoczesnym rezonansem magnetycznym w ostrołęckim szpitalu czy budowa centrum usług medycznych w gminie Myszyniec to tylko niektóre z inwestycji dofinansowanych w tym roku przez samorząd województwa mazowieckiego w subregionie ostrołęckim i siedleckim. Ten rok nie należał do łatwych, dlatego samorząd Mazowsza mocniej wspierał instytucje, gminy i powiaty. Mogę powiedzieć z jednej strony, że był to bardzo trudny rok związany z zjawiskami kryzysowymi, ciągle trwającą epidemią, wojną w Ukrainie. To powodowało, że musieliśmy uruchomić różnego rodzaju programy wsparcia.
Od niedawna pacjenci z Ostrołęki regionu mogą korzystać z badań wykonywanych nowoczesnym rezonansem magnetycznym w nowej pracowni radiologicznej. To drugie urządzenie tej klasy w kraju. Więc takich mniejszych i większych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo i gdyby nie te wsparcie finansowe, które mamy właśnie dzięki uprzejmości pana marszałka, zarządu województwa mazowieckiego, radnych, tak naprawdę szpital nie mógłby funkcjonować, nie mógłby być tak nowoczesną placówką, a uważam, że jest, bo jesteśmy kwalifikowani jako 14, 12 placówka w Polsce. To wsparcie jest bardzo potrzebne. My te środki dedykujemy na 14 programów w ramach tego środki finansowe na zdrowie. Środki, które są dedykowane w kwocie około 380 milionów złotych. W tym właśnie szpital w Ostrołęce, 10 milionów złotych na różne inwestycje, na różny sprzęt. W subregionie siedleckim największą inwestycją jest modernizacja specjalizującego się w leczeniu chorób układu oddechowego szpitala w Rudce. Zmieniony zostanie cały układ funkcjonalny budynku szpitala. Dofinansowane zostały także inwestycje w wojewódzkich szpitalach w Siedlcach i Garwolinie. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, jakie słyszymy właśnie w terenie i rozmawiamy właśnie o tym, żeby jeszcze znaleźć dodatkowe środki na inne programy. Jak zobaczycie Państwo w nowym budżecie, będzie też program skierowany na ubóstwo energetyczne, będzie program skierowany właśnie na służbę zdrowia, programy, które są też skierowane do osób starszych. Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. Oprócz instytucji zdrowia wsparcie uzyskało wiele innych ważnych inwestycji. Najważniejszą była rozbudowa i przebudowa publicznej szkoły podstawowej w Gocławiu. Przebudowa przedszkola Pilawskiego i utworzenie żłobka i oczywiście przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Urzędu Miasta. Nie byłoby szansy bez środków z Sejmiku Województwa na realizację tych zadań. Pomoc od samorządu województwa mazowieckiego, zwłaszcza w dobie rosnących cen i galopującej inflacji, jest samorządom lokalnym szczególnie potrzebna. Strażacy z ochotniczych jednostek doceniają wsparcie, dzięki któremu mogą nieść pomoc. Bez tego wsparcia na pewno dużo, dużo ciężej by nam się pracowało i pomagało dla ludzi. Cały czas potrzeb mamy dużo. Poprzez pozyskanie tego nowego sprzętu też młodzież bardziej zaczęła się interesować, bardziej zaczęli się do nas garnąć. W tym roku samorząd Mazowsza dofinansował 3904 inwestycje w całym województwie za ponad miliard złotych. Blisko 150 mazowieckich zabytków otrzymało w tym roku dotacje na przywrócenie im dawnego blasku. Łącznie to ponad 11 milionów złotych. Duża część tych środków trafiła do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Blisko 150 mazowieckich zabytków otrzymało w tym roku dotacje na przywrócenie im dawnego blasku. Łącznie to ponad 11 milionów złotych. Duża część tych środków trafiła do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont schodów, które były bardzo zdewastowane, no, teraz zrobione są z marmuru, czarnego indyjskiego marmuru. No, pięknie wyglądają. Większość, bo prawie setka, to obiekty sakralne. Ponad 50 to zabytki, którymi opiekują się samorządy, organizacje czy osoby prywatne. Bardzo był potrzebny, dlatego że po prostu po tej iniekcji krystalicznej ściany wyglądały bardzo brzydko. No, te tynki się sypały. No i kościół był przybrudzony mocno, także było to konieczne po prostu. Każdy z dofinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego obiektów otrzymuje certyfikat Cenny Zabytek Mazowsza, aby podkreślić jego wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Cieszę się, że to jest prawie 2 miliony złotych z tej puli 11 milionów, która była przeznaczona bezpośrednio dla całego województwa. Robimy to już konsekwentnie od kilku lat i wspierając finansowo też te wszystkie działania, widać efekty wielu przepięknych zabytków, w większości kościelnych, ale również zdarzają się choćby kamienice prywatne, które korzystają z tego typu dofinansowania. Remonty i renowacje zrealizowano w sumie w 25 zabytkowych obiektach w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. W ramach kampanii społecznej Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny od 8 lat jeżdżą do szkół i przedszkoli, aby edukować i uświadamiać najmłodszych uczestników ruchu drogowego o tym, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Tym razem odwiedzili przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach w powiecie radomskim. Głównym celem wspólnej akcji edukacyjnej jest zwracanie uwagi na to, że piesi i rowerzyści muszą być lepiej widoczni na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Raz, że to jest dla nich atrakcja i takie też wyzwanie, że chcą się pokazać i przygotowują się do tego i tą wiedzę przyswajają
takim plusem, tak? Są zmotywowane, żeby wystąpić, żeby się przygotować. I współpraca tutaj też z panem marszałkiem i z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego myślę, że jest potrzebna przy tych najmniejszych dzieciach, tak? Bo te dzieci też podróżują z rodzicami, jeżdżą rowerem, chodzą na spacery i też muszą być świadome, tak? Muszą mieć tą podstawową wiedzę. O tym, jak ważne jest noszenie odblasków, jak zachować się na drodze oraz przejściach dla pieszych, dowiedzieli się najmłodsi mieszkańcy Myśliszewic. Dla przedszkolaków, dla dzieci w szkołach nasza wizyta wspólnie z państwem jest dużym przeżyciem. Oni na długo zapamiętują naszą wizytę, wspólnie rozmawiają o tych odblaskach, o tej zebrze, o tym przejściu dla pieszych. No i przez to ta nauka, tak, pozostaje to gdzieś w ich głowach. Według policyjnych statystyk w 2021 roku w Polsce doszło do 1775 wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14 roku życia. W tych zdarzeniach 50 dzieci poniosło śmierć, a ponad 1800 doznało obrażeń. Dlaczego to jest tak ważne? Oczywiście z takich względów bezpieczeństwa tych maluchów i co bardzo ciekawe, my obserwujemy również dużą aktywność tych najmniejszych w edukacji swoich dziadków czy rodziców. Ważne jest, abyśmy mieli w tym okresie, szczególnie jesienno-zimowym, jakiś element odblaskowy na sobie. Kampania społeczna Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego już od 8 lat. W jej ramach oprócz akcji Widoczny i Bezpieczny Przedszkolak i Bezpieczny Pierwszoklasista prowadzone są także akcje jak na przykład wyprawka dla pierwszoklasisty. O tym, jak zdrowe jest jedzenie kiszonej kapusty czy ogórków, nie trzeba specjalnie przekonywać. Koło gospodyń wiejskich Ale Babki w gminie Opinogóra Górna postanowiło pokazać, że kiszonki można wykonać także z innych warzyw, owoców, a nawet kwiatów. Koło gospodyń wiejskich Ale Babki Sosnowa nie tylko chętnie przejmuje nowinki kulinarne, ale swoją wiedzę przekazuje innym mieszkańcom gminy Opinogóra Górna. Jesienią zorganizowało warsztaty pod nazwą Akcja Fermentacja. Chciałyśmy swoją wiedzę, którą zdobyłyśmy na warsztatach w Poświętnem, przekazać naszym mieszkańcom gminy Opinogóra. Dzisiejsza akcja Fermentacja to jest dobry przykład na to, że to jest taka inicjatywa oddolna samych gospodyń. Pobierają wiedzę z takich źródeł profesjonalnych i dzielą się tą wiedzą z mieszkańcami. Panie z KGW w Sosnowie przełamują stereotypy. Kiedyś już babki kisiły ogórki, kapustę. My chcemy to rozszerzyć, bo wiadomo, że można kisić nie tylko te wymienione, ale także inne warzywa, owoce. To jest kiszonka z dyni i rzodki. Kolejna kiszonka będzie z buraczku, z czerwonych. I tutaj mamy kiszonkę z kapusty i dodatki różne. A tu jest specyficzna kiszonka, bo jest z kwiatów na getkach. Chętnych do poznawania nowych przepisów nie brakowało. Przyszłam dzisiaj tutaj, żeby się coś nauczyć nowego, bo mam robić jakieś kiszonki. Ja do tej pory kisiłam ogórki i kapustę. Także dla mnie to jest dzisiaj nowość. I nam udało się poznać prosty przepis. Dynie do kiszenia. Dodajemy dynię, zalewę z cukru, z soli i dodajemy czosnek, rzodkiew i kisimy to. No. Musi to postać i dobre do jedzenia. No. Rzodkiew. No, ze 2 tygodnie przynajmniej. No to kwaśnego, smacznego. Co prawda sezon na kiszenie ogórków mamy już za sobą, ale to idealny moment, żeby pomyśleć o kiszeniu buraków na pyszny barszcz wigilijny. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.